pewnie mnie zna z innych webinarów, które miałam przyjemność moderować. Dzisiaj znów firma Synewo w ramach Akademii Wiedzy zaprasza Państwa na kolejne spotkanie webinarowe. Tym razem będzie dotyczyło pomiarów stężeń lipoprotein HDL i LDL. I pytanie takie, które postawił nasz gość, czyli nasz dzisiejszy prelegent, pan profesor doktor habilitowany Dariusz Sitkiewicz, brzmi: czy pomiary stężeń cholesterolu lipoprotein HDL i LDL precyzyjnie obrazują ryzyko sercowo-naczyniowe? Ja tylko powiem, że pan profesor, który dzisiaj jest naszym gościem, zajmuje się od wielu lat tą problematyką i przez blisko 30 lat kierował Zakładem Biochemii Klinicznej Instytutu Kardiologii, a ostatnie lata swojej aktywności naukowej poświęcił pracy dydaktycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wykorzystując bogate doświadczenie i wiedzę w pracy ze studentami oddziału medycyny laboratoryjnej. A w latach 2010-2014 Katedrą Biochemii i Chemii Klinicznej. Panie profesorze, proszę w takim razie o krótkie dzień dobry do naszych gości, a ja potem jeszcze krótko z rzeczami technicznymi się włączę. Witam Państwa bardzo serdecznie z całej Polski. Pozdrowienia z Warszawy. Dziękuję, profesorze. I w takim razie, drodzy Państwo, bardzo krótko technikalia. Już te rzeczy właśnie techniczne za moment nastąpią. Natomiast co będzie dzisiaj w webinarze? Najpierw informacje o cholesterolu HDL, potem LDL, a potem cele interwencji farmakologicznej. Tak w skrócie nasz program wygląda. Państwa głos jest wyłączony. Możecie się z nami komunikować poprzez czas. I drodzy Państwo, jeśli są jakieś pytania techniczne, to pomogę chętnie. Natomiast uprzedzam, że nam się rzecz stała od nas zupełnie niezależna, a mianowicie dostawca oprogramowania do webinarów nie powiększył nam wirtualnego pokoju. Związane ze zmianą nazwy firmy, która akurat dzisiaj ma miejsce i jest to jakiś pechowy zbieg wydarzeń. Ale to oznacza, że jeśli ktoś z Państwa wypadnie z tego wirtualnego pokoju, bo przerwie mu się łącze, to jest duża szansa, że do niego znowuż nie wejdzie, bo po prostu jest jak gdyby kolejka oczekujących. Więc strasznie mi jest przykro, że takie coś ma miejsce. Być może w międzyczasie, w czasie webinaru próbuję na wiele sposobów interweniować. Być może, że coś się zmieni. Natomiast w tej chwili mamy tylko pokój osobowy, a jest zainteresowanych, w najgorszym wypadku po prostu będziecie Państwo mogli odsłuchać tego nagranie. I właśnie teraz doszłam do tematu nagraniowego, więc jak zwykle będzie dostępne nagranie do obejrzenia na komputerze, jak również plik PDF z prezentacją i uwaga, uwaga, ważna, ważna rzecz, czyli certyfikaty. Wiem, że Państwo jesteście tym zawsze zainteresowani, dlatego po webinarze wyślemy Państwu ankietę, gdzie będziemy prosili o wpisanie i nazwiska oraz adresu mailowego. Dzięki temu będziemy mogli wystawić certyfikat i przesłać go w postaci pliku PDF. Przy czym, ważna uwaga, to są certyfikaty tak jak gdyby normalne, tak? Czyli nie przyznawane są za to uczestnictwo punkty, które Państwu są potrzebne do swoich kwalifikacji zawodowych, czyli normalny, zwykły certyfikat jak najbardziej. Drodzy Państwo, i zanim zaczniemy, zanim pan profesor zacznie swoją prelekcję, to chcielibyśmy Państwa zapytać o kilka rzeczy. Tu jest ankieta trzypytaniowa i serdeczna prośba o odpowiedzi, żebyśmy mogli też zorientować się, jaka jest Państwa wiedza, jakie są Państwa potrzeby i jeszcze do tego webinaru podejść. Także zapraszam do głosowania, ja na chwilę teraz zamilknę w takim razie. Widzę, że Państwo głosują. Bardzo dużo osób już zagłosowało. Poczekamy na resztę grupy. Państwo już głosujecie bardzo dzielnie, już większość niż połowa zespołu naszego dzisiejszego zagłosowała. Jeszcze czekamy na ostatnie osoby.
Zagłosowaliśmy wszyscy. I panie profesorze, pokazuję teraz wyniki. Ja krótko je omówię. Oczywiście też, jeśli pan uważa za stosowne, to proszę je skomentować. Na pytanie, czy wykorzystujesz w swojej pracy pogłębioną diagnostykę zaburzeń lipidowych, połowa w zasadzie grupy odpowiedziała, że tak, połowa, że nie. To jest jedna wiadomość. Druga wiadomość, bardzo ważna. Zapytaliśmy się, jakie znaczenie twoim zdaniem może mieć oznaczanie specjalistycznych zaburzeń markerów lipidowych i w zasadzie większość grupy odpowiedziała duże znaczenie w ocenie ryzyka u osób bezobjawowych. A 22%, czyli mniejsza część grupy, odpowiedziała, że znaczenie w monitorowaniu przebiegu choroby i leczenia. No i ostatnie pytanie, które tak naprawdę powinno być pierwszym, czy w swojej pracy masz kontakt z diagnostyką i leczeniem dyslipemii? I aż 53% powiedziało tak, a 30% uczestników powiedziało, że nie. W związku z tym oddaję te wyniki panu we władanie. Jeśli pan chce skomentować, to bardzo proszę. Ja tymczasem przełączę się już na naszą prezentację i oddaję, panie profesorze. No, jestem szczęśliwy z wyników tej ankiety, dlatego że wszyscy uczestnicy wykazali się dość rozległą wiedzą w tym zakresie i rozumieniem problemu zaburzeń lipidowych jako czynnika, podstawowego czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Świetnie, bardzo, bardzo się cieszę. Panie profesorze, to w takim bądź razie ja teraz zostawiam już panu prezentację. Jeśli pan będzie miał potrzebę, żebym ja na przykład przerzucała slajdy, to proszę śmiało mówić. Jestem tutaj i obserwuję. Nie będę przerzucał sobie sam. Dobrze, dobrze. Fantastycznie. Dziękuję za akces pomocy, ale to będzie mi wygodniej. Będę mógł cofnąć do przodu i tak dalej. No, zaczynamy. No fajnie. No i gdzie jesteśmy? No jesteśmy w tej chwili na slajdzie program webinaru. Ja teraz włączę pierwszy slajd, czyli slajd tytułowy i już może pan ruszać z prezentacją. Dziękuję serdecznie pani. Witam jeszcze raz wszystkich państwa po tym tytułowym slajdzie. Nie działa. Nie chcą się slajdy przerzucać. Już pan przerzucił slajd. Panie profesorze, cały czas pan przerzuca slajd. Nie, nie, no ale cały czas ja mam przynajmniej przed sobą ten pierwszy tytułowy, a ten drugi nie ma tego drugiego. No, u nas widać, ja mogę powiedzieć, że ja mam drzewa. U mnie widać drzewa, panie profesorze. U mnie widać drzewa, a u mnie nie. To będzie mi bardzo trudno, bo państwo będziecie widzieli co innego, a ja będę widział co innego. Dobrze. Więc, ale jeżeli państwo widzą drzewa, to proszę łaskawie zwrócić uwagę na wymiar tych drzew i na sam ogólny widok. To jest taka mglista jesień. I przygotowałem to nie wiedząc o państwu, nic o państwu. A okazało się z tej ankiety, że państwo wiedzą dużo. Chciałem powiedzieć, że właśnie rozpoczynam tak mgliście i że na końcu będzie trochę jaśniej, ale tymczasem okazuje się, że państwo to już doskonale rozumieją. Proszę państwa, zacznę nasze spotkanie od przedstawienia państwu klasycznego lipidogramu, który jest aktualnie obowiązujący, z pewnymi uwagami dotyczącymi zakresu oczekiwanych wyników podstawowych badań laboratoryjnych. Proszę łaskawie zwrócić uwagę, że tylko w przypadku frakcji lipoprotein o niskiej gęstości mamy trzy różne poziomy zalecane, poziomy odpowiednich markerów. W związku z tym należy doskonale określić ryzyko każdego pacjenta i tak, żeby lekarz dostał stosowną informację do swojej praktyki klinicznej, a jednocześnie, żeby nie wprowadzać możliwości przez samego pacjenta modulowania terapii.
Ten to przeźrocze jest we wspólnej pracy, którą przygotowali prezesi Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z konsultantami krajowymi, i jest to zalecenie dla wszystkich laboratoriów w naszym kraju. Proszę Państwa, badania dotyczące lipidów jako markerów ryzyka chorób sercowo-naczyniowych mają już dość długą historię. Takimi najpoważniejszymi badaniami to jest Framingham Heart Study i widzicie Państwo, że historia sięga końca lat 40. Dokładnie w 1948 roku inicjatorem tych badań był dr Thomas Roy. I w tym programie brało udział ponad 5200 uczestników, mieszkańców miasta Framingham w Massachusetts w wieku 30 do 62 lat. Na tym przeźroczu Państwo mogą też zobaczyć, jak bogaty w publikacje jest ten program badawczy. Łącznie opublikowano ponad... Da się to skasować? Bo tu ja mam, to ciągle coś mi tu... O, przepraszam. Opublikowano łącznie prawie 2000 różnych prac. Wyróżniłem tutaj dwie najważniejsze daty moim zdaniem. Jest to rok 1961, kiedy to wykazano ponad wszelką wątpliwość, że wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze oraz zmiany w zapisie EKG wskazują na podwyższone ryzyko chorób. 20 kilka lat później, w 1988 roku, wykazano również, że wysoki poziom cholesterolu frakcji HDL redukuje ryzyko zgonu. Pozwolę sobie przedstawić Państwu taki wykres dotyczący zależności pomiędzy stężeniem cholesterolu frakcji LDL i frakcji HDL, a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. W tych badaniach właśnie Framingham Heart Study pokazuje tu w przypadku dotyczące mężczyzn, wykazano silną ujemną korelację pomiędzy stężeniem cholesterolu HDL, prawda, a stężeniem cholesterolu frakcji LDL. Czym wyższe były stężenia z cholesterolu frakcji LDL i jednocześnie czym niższe były stężenia frakcji cholesterolu frakcji HDL, tym istotnie wzrastało ryzyko sercowo-naczyniowych. I na podstawie tych badań ukuto taki powszechny osąd, iż HDL, czyli lipoproteiny o wysokiej gęstości, są tak zwanym dobrym cholesterolem, LDL natomiast są tak zwanym złym cholesterolem. Pozwoliłem sobie tutaj napisać aniołek i diabełek i chciałbym, żebyśmy nad tym się troszeczkę zastanowili. W związku z tym jaki na podstawie tych badań sformułowano podstawowy cel terapeutyczny. Ten cel terapeutyczny polegał na tym, że trzeba maksymalnie obniżyć stężenie cholesterolu frakcji LDL i zwiększyć stężenie cholesterolu frakcji HDL. I tu przekazuję Państwu badania, które wskazują, iż interwencje farmakologiczne, które powodują wzrost stężenia cholesterolu HDL, nie przynoszą jednak spektakularnych efektów. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie nie było różnicy pomiędzy pacjentami leczonymi niacyną a przyjmującymi placebo. W obu tych przypadkach ryzyko przeżycie procentowe było identyczne. A zatem możemy powiedzieć, że budzą się jednak pewne wątpliwości. Mianowicie te wątpliwości
Przedstawiam Państwu w formie pytań. Czy HDL cholesterol jest dobrym biomarkerem prognostycznym choroby niedokrwiennej serca? Czy lipoproteiny o wysokiej gęstości zawsze spełniają swoją ateroprotekcyjną funkcję? Czy lipoproteiny o niskiej gęstości jeszcze są złe? Może są lepsze i gorsze? Czy poziom LDL cholesterolu precyzyjnie odzwierciedla ryzyko sercowo-naczyniowe? Ale przede wszystkim, czy jest to prawda, że HDL to jest ten zły, dobry HDL cholesterol, a LDL to jest ten zły cholesterol? Chodzi o dotarcie do nawet szerokiej rzeszy pacjentów, ażeby im pewne te zależności również uświadomić, wtedy oni będą bardziej, że tak powiem, podatni na zalecenia lekarskie, które mają prowadzić do obniżenia ich ryzyka sercowo-naczyniowego. Chciałbym pokazać Państwu, jaka jest przede wszystkim biologiczna rola właśnie frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości. Jak one powstają? Proszę łaskawie zobaczyć. To wszystko odbywa się najpierw w wątrobie, gdzie po sekrecji z wątroby lub jelita przede wszystkim lipoproteina A1, która ulega lipidacji i powstają początkowo, ona jest wzbogacana coraz bardziej w lipidy, pobiera również cholesterol i fosfolipidy z błon otaczających komórek i tworzą się najpierw te niewielkie, małe, medium HDL i duże, ogromne HDL. I proszę łaska je zobaczyć, ich podstawową funkcją jest interakcja z receptorem dla cholesterolu, tym receptorem, który transportuje właśnie cholesterol z powrotem do wątroby, aby mógł być przetwarzany dalej w wątrobie, głównie kwasy żółciowe. I tu, jak z tego przeźrocza wyraźnie widać, że istnieje ogromna heterogenność cząstek tych lipoprotein o wysokiej gęstości. One różnią się przede wszystkim kształtem, mogą być diskoidalne lub sferyczne, ale również proszę zobaczyć rozmiarem i gęstością i jednocześnie również zawartością apolipoprotein. Głównie to jest apolipoproteina A1 i apolipoproteina A1 i A2. A zatem jest cała gama różnych cząstek, które znajdują się również w krążeniu i one w pewnym sensie mogą obrazować ryzyko sercowo-naczyniowe. Proszę Państwa, dlaczego mogą i dlaczego jest to tak istotne? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, aktywność biologiczna tych subpopulacji różnych HDL-i, jest troszkę różna. One wykazują bardzo zróżnicowane działanie, to działanie, które jest działaniem bardzo pozytywnym, mianowicie przede wszystkim stymulują wypływ cholesterolu małe, gęste i duże, lekkie HDL. Pamiętacie Państwo, na jednym z poprzednich przeźroczy były HDL-2 i HDL-3. I jednocześnie mają aktywność antyoksydacyjną, ale tylko te małe, gęste LDL. Również przeciwzapalna aktywność to są małe, gęste LDL. Aktywność cytoprotektyjna też małe, gęste. Duże, lekkie dla odmiany aktywność rozkurczowa naczyń polegająca na hamowaniu syntezy tromboksanu A2, a także stymulacji syntezy tlenku azotu i prostaglandyny. Aktywność również przeciwzakrzepową mają duże, lekkie i małe, gęste HDL, prawda? I również wykazano aktywność antyinfekcyjną, głównie przez te małe, gęste HDL. Dlatego też znajomość, jakie frakcje odnajdujemy w surowicy pacjenta, jest dość istotna. Wykazano, tu pokazuję
Państwu te dane na podstawie Boston Heart HDL Map, gdzie właśnie wykazano, że dojrzewanie frakcji HDL-i od tych prebeta najmniejszych jeszcze diskoidalnych cząstek aż do dojrzałych alfa-1 HDL-i ma istotny wpływ właśnie na ryzyko sercowo-naczyniowe. Proszę zwrócić uwagę, że wzrost poziomu tych dużych alfa-mobilnych cząstek HDL-i, tych alfa-1 HDL-i jest związany z prawidłowym przede wszystkim dojrzewaniem tych populacji HDL-i i spadkiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Wysokie poziomy alfa-1 właśnie HDL są markerem protekcji przed chorobami serca. Jednocześnie proszę zobaczyć te poziomy niższe frakcje, wzrost poziomu małych cząstek HDL świadczy o nieprawidłowym dojrzewaniu. Pamiętacie Państwo to przeźrocze, w którym pokazywałem, jak powstają HDL-e i jak działają. I w związku z tym i wzroście ryzyka choroby sercowej, choroby niedokrwiennej serca. Wysokie poziomy małych prebeta 1 i małych alfa 3 i alfa 4 cząstek tutaj tych HDL-i są markerami wysokiego ryzyka klinicznie jawnych i subklinicznych postaci chorób sercowo-naczyniowych. Proszę Państwa, ale poza tym, że istotne jest dojrzewanie frakcji HDL-i tak, aby one mogły spełniać swoje te pozytywne funkcje, to również istnieje takie zjawisko jak modyfikacja cząsteczek HDL-i. I pozwolę sobie Państwu zająć chwilę czasu tym problemem mechanizmów i konsekwencji modyfikacji cząstek HDL-i. Tym główną przyczyną, można powiedzieć, używając słów poety, oto przyczyna wszystkiego złego, to jest mieloperoksydaza. Jest to enzym odkryty w pierwszej połowie XX wieku, gdzie wykazano początkowo jego pozytywną rolę w procesie fagocytozy mikroorganizmów. Tu widzicie Państwo ten mechanizm działania mieloperoksydazy, która powoduje powstawanie takich cząstek, które są zdolne do nitrozowania białek i jednocześnie do aktywacji peroksydacji lipidów i tym sposobem wywołują efekty biologiczne. Ale jednocześnie ta pozytywna działalność mieloperoksydazy jest zaburzona negatywnym wpływem na lipoproteiny surowicy i znaczeniem ich w reakcji zapalnej ściany naczyniowej. Proszę zwrócić uwagę, że te mieloperoksydaza jest odpowiedzialna przede wszystkim za oksydacyjną modyfikację LDL-i. Jednocześnie również może modyfikować HDL-e. Ale jedną też z bardzo negatywnych funkcji, jeśli tak to można powiedzieć kolokwialnie, nieco mieloperoksydazy, jest modyfikacja metaloproteina z macierzy. Są to enzymy, które biorą istotny udział w destabilizacji blaszki miażdżycowej. A zatem bezpośrednio są współudziałowcami procesu, który prowadzi do ostrych zespołów wieńcowych. Jaki jest ten wpływ mieloperoksydazy na LDL-e i HDL-e? Proszę łaskawie zobaczyć, że ta mieloperoksydaza jest transportowana do
przestrzeni podśródbłonkowej do wnętrza ściany naczyniowej i tam dochodzi przede wszystkim do modyfikacji LDL-i, które w formie OX-LDL-i inicjują aterogenezę, a jednocześnie ta mieloperoksydaza również modyfikuje HDL-e, a przede wszystkim APOA1. I proszę łaskawie zobaczyć, efektem tej modyfikacji jest progresja aterogenezy. A zatem mieloperoksydaza wydaje się, że jest jednym z podstawowych udziałowców w całym procesie od inicjacji aż do progresji i destabilizacji blaszki miażdżycowej, a zatem ma bardzo istotne znaczenie w patogenezie ostrych zespołów wieńcowych. Tu pokazuję Państwu miejsca interakcji tych modyfikowanych HDL-i na szlaku metabolizmu HDL-i. Proszę zobaczyć, na wielu etapach to jest działanie tych oksydacyjnie zmodyfikowanych HDL-i. Przede wszystkim jest to hamowanie transportu zwrotnego cholesterolu, ale nie tylko. Również proszę zobaczyć, że te zmodyfikowane frakcje HDL-i wpływają również na rozwój, właśnie na tworzenie dojrzałych form HDL-i, co ma, jak wcześniej powiedzieliśmy sobie, istotne znaczenie dla oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. Jak to się odbywa? Pokazuję Państwu doświadczenia, które wykazały, iż właśnie modyfikacja lipoproteiny A1 przy udziale mieloperoksydazy hamuje transport zwrotny cholesterolu zależny od takiego systemu transportującego ABC, co jest skrótem od ATP kasety wiążącej, ATP kasety transportującej. Po angielsku to jest ATP binding cassette. I widać, że w tych układach doświadczalnych, w których jest zarówno HDL, czy ewentualnie APOA1, prawda, dodanie mieloperoksydazy powoduje zahamowanie transportu cholesterolu. Badania bardziej szczegółowe, molekularne pokazały miejsca, w których dochodzi do modyfikacji właśnie APOA1. I proszę zwrócić uwagę, że to dotyczy również tych miejsc, które wykazują najwyższą aktywność miejsc, że tak powiem, wiązania z systemem ABC A1. I na tym polega właśnie tworzenie dysfunkcjonalnych cząstek HDL-i, że HDL-e, które mają niezmodyfikowany apolipoproteinę A1, stymulują tę kasetę transportującą i dochodzi do wypływu cholesterolu z makrofagów. I wtedy makrofagi wolniej bądź wcale nie zamieniają się w komórki piankowate i nie tworzy się blaszka miażdżycowa. Proszę zobaczyć, że ta pod wpływem mieloperoksydazy dochodzi do modyfikacji APOA1. W efekcie powstają takie utlenione HDL-e, które nie są zdolne do aktywacji tego systemu i w efekcie zahamowany jest transport cholesterolu, zwrotny transport cholesterolu z makrofagów, prawda, który będzie intensyfikował aterogenezę. Podsumowując, proszę łaskawie zobaczyć, że jeśli mamy do czynienia z obecnością prawidłowego, napisałem normalny, ale to jest prawidłowy HDL, dojrzały HDL, on wykazuje szereg pozytywnych efektów, przeciwzapalny, antyoksydacyjny i stymuluje zwrotny transport cholesterolu, co wpływa na hamowanie aterogenezy, hamowanie miażdżycy. Odwrotnie zupełnie, pod wpływem zarówno mieloperoksydazy, jak i lipooksygenazy, dochodzi do powstawania cząstek dysfunkcjonalnych, które działają zupełnie odwrotnie. Proszę zobaczyć, wzrasta ciśnienie
krwi. Nie. Dochodzi do uszkodzenia śródbłonka naczyniowego i wzrostu stanu zapalnego. W efekcie rozwój nadciśnienia tętniczego i rozwój miażdżycy. Czyli konsekwencją obecności dysfunkcjonalnych cząstek HDLi jest przede wszystkim spadek zwrotnego transportu cholesterolu, wzrasta wtedy stężenie cholesterolu w surowicy, jednocześnie, proszę zobaczyć, wzrasta stres oksydacyjny, dochodzi do aktywacji jądrowego czynnika transkrypcyjnego KB, który jest odpowiedzialny za ekspresję różnych molekuł adhezyjnych, ale przede wszystkim również i cytokin prozapalnych, wzrasta synteza inhibitora, aktywatora plazminogenu, czyli ma takie prozakrzepowe działanie, wzrasta apoptoza. I z trzeciej wreszcie strony dochodzi do spadku ekspresji endotelialnej syntazy tlenku azotu, co skutkuje oczywiście mniejszą ilością tlenku azotu, który jest istotnym regulatorem napięcia ściany naczyniowej. Zachodzi zatem pytanie, prawda, czy poziom cholesterolu HDL dokładnie odzwierciedla jego funkcję. Widzimy tutaj, prawda, że czy leczenie prowadzące do wzrostu poziomu HDL-i istotnie prowadzi do tych dobrych czynów, jeśli tak to można powiedzieć, frakcji HDL. Widzicie Państwo, że te cząstki HDL są różne, tak jak wcześniej mówiliśmy, i obecność tych różnych cząstek będzie wpływała na funkcję. A zatem nie sam poziom cholesterolu wydaje się frakcji HDL, rzeczywiście odzwierciedla ryzyko sercowo-naczyniowe. Tak się niestety składa, że my jak na razie nie umiemy oznaczać tych dysfunkcjonalnych, zmodyfikowanych frakcji HDL. Możemy za to próbować rozróżniać różne subfrakcje HDL-i. Są to metody dość, że tak powiem, wyszukane i małe, niewielkie ma zastosowanie w badaniach, że tak powiem, rutynowych, ale mamy możliwości rozróżniania tych poszczególnych etapów dojrzewania tych frakcji HDL. Ale z diagnostycznego i klinicznego punktu widzenia najistotniejsze jest możliwość elektroforezy frakcji HDL, którą Państwo tutaj widzicie, gdzie jest możliwość rozróżnienia tych pięciu różnych frakcji o różnej gęstości, o różnym ładunku, prawda? I w związku z tym ocenić, jakie jest ryzyko pacjenta po wielkości tych frakcji, co będzie odzwierciedlało też również właśnie ten proces dojrzewania HDL-i. I te badania są już, że tak powiem, prowadzone w naszym kraju i wydaje się, że one mogą przyczynić się do tego, iż będziemy mieli bardziej precyzyjny obraz ryzyka sercowo-naczyniowego u konkretnego pacjenta, u którego chcemy osiągnąć wyższe stężenia frakcji cholesterolu, frakcji HDL-i. Proszę Państwa, również frakcja LDL-i nie jest frakcją jednorodną. Jak Państwo wiecie, ta heterogenność polega na tym, że są nieliczne, czasami duże cząsteczki i liczne bardzo małe cząsteczki. Mamy te LDL 1, 3, 4, 7 i to są właśnie te cząsteczki, które Państwo widzicie na tym przeźroczu. Proszę Państwa, dlaczego i czy w ogóle te małe, gęste LDL są groźne? Proszę zwrócić uwagę, przede wszystkim polega to na tym, że obrazuje tutaj ten schemacik, że duże frakcje
LDL-i mają utrudniony dostęp do przestrzeni podśródwonkowej. Jak Państwo pamiętacie, poprzednie przeźrocza, mieloperoksydaza głównie modyfikuje oksydacyjnie LDL-e w przestrzeni podśródwonkowej, a zatem one muszą pokonać barierę śródbłonka, żeby dostać się do wnętrza ściany naczyniowej. Samej wielkości, że te małe LDL-e będą miały bardziej łatwy dostęp właśnie do ściany naczyniowej. Jednocześnie, proszę zobaczyć, tu są wymienione małe powinowactwo do receptora LDL. Mają te niskie. A receptor LDL to jest ten głównie receptor, który usuwa cholesterol, przekazuje do wątroby. Dłuższy okres półtrwania w krążeniu. Przyspieszony proces oksydacji. Intensywniejszy wychwyt przedmakrofagi. Intensywne naciekanie ściany naczyniowej, o czym wcześniej powiedziałem. A zatem wydaje się, że rzeczywiście słuszne jest twierdzenie, że małe, gęste LDL-e są groźne, można nawet powiedzieć, że są groźniejsze niż te większe cząstki LDL-i. Jak możemy sobie poradzić z rozróżnieniem, czy mamy do czynienia z małymi, gęstymi, czy z dużymi cząstkami LDL cholesterolu? Tym sposobem, który nam to umożliwia, jest oznaczanie stężenia A po B. Proszę łaskawie zobaczyć, to jest dwóch pacjentów, prawidłowy cholesterol, jeden i drugi. Cholesterol LDL w zasadzie prawidłowy, 80 mg na decylitr u obu, ale u tego pacjenta mamy prawidłowe A po B, u tego mamy podwyższone A po B. Jak zinterpretować taki wynik? Otóż proszę zobaczyć, ten wynik można zinterpretować, że są właśnie duże cząstki LDL-i, a zatem ryzyko sercowo-naczyniowe będzie małe. Natomiast w tym przypadku mamy małe, gęste cząsteczki LDL-i i w związku z tym ryzyko sercowo-naczyniowe będzie duże. Zwracam Państwu uwagę, że w tym podstawowym, klasycznym widogramie, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie, LDL cholesterol jest dokładnie taki sam u obu pacjentów. Natomiast ryzyko tych pacjentów jest zdecydowanie różne. I właśnie oznaczanie stężenia A po B w surowicy może być tym markerem, który będzie nam pokazywał, z jaką frakcją LDL mamy do czynienia. Proszę Państwa, już metodami bardziej wysublimowanymi wykonano oznaczenie w surowicy krwi dwóch pacjentów. Tutaj pokazuję to metodą FPLC. To jest chromatografia cieczowa białek, gdzie wykazano u pacjenta, widzicie Państwo, z podwyższonym stężeniem LDL cholesterolu powyżej 160 mg, to bardzo wysoko, prawda, takiej specjalnej, specyficznej frakcji elektronegatywnej. To jest ta frakcja L5. I tu widzicie Państwo również, że ci pacjenci, u tego pacjenta ta frakcja wykazywała zdolność do apoptozy komórek śródbłonka naczyniowego. Tej frakcji L5 nie wykazano u pacjenta zdrowego, bez cukrzycy i z normolipemią. Widzicie Państwo, są tylko te elektropozytywne frakcje, nie ma tej frakcji elektronegatywnej. Cóż to jest ta frakcja elektronegatywna? Jest to właśnie głównie aterogenne LDL-e. Proszę zwrócić uwagę, czym różni się ta frakcja L1 obecna tylko i wyłącznie u pacjenta, u osoby z dodaniu tej frakcji L5 elektronegatywnej od pacjenta z dużą zawartością lipoprotein LDL. Są przede wszystkim te frakcje
różnią się zawartością białka. Związane jest to z obecnością poza ApoB w tych elektronegatywnych LDL-ach, również ApoA1, ApoC3 i ApoE. Zwiększa się ilość białka, ilość fosfolipidów jest mniej więcej taka sama. Zwiększa się troszeczkę zawartość triglicerydów. Taki sam dokładnie, prawda? Estry cholesterolu tu dla odmiany są o wiele niższe niż we frakcji tej prawidłowej. I teraz jaki jest mechanizm działania? Jakie szlaki sygnalizacyjne są inicjowane przez te właśnie elektronegatywne w porównaniu do tych innych frakcji wykazanych w surowicy pacjenta z hiperlipidemią? Proszę zobaczyć, że właśnie te niższe frakcje mają powinowactwo receptorów, które powodują stabilizację przede wszystkim mitochondriów. Natomiast aktywacja receptorów LOX i PAFR powoduje zahamowanie i dezintegrację mitochondriów, w następstwie czego uruchamia się taki kanał, którym wychodzi z mitochondriów cytochrom C. Cytochrom C, jak Państwo doskonale wiedzą, jest niezbędny do aktywacji kaspazy trzeciej. I aktywacja tej kaspazy trzeciej uruchamia cały szlak apoptozy. I to widać, jeszcze raz pokazuję to Państwu, że tylko tam frakcja L5, właśnie elektronegatywna, wykazuje zdolności do apoptozy komórek śródłąka naczyniowego. I proszę Państwa, tu właśnie pokazuję Państwu też sposób na określenie, z jakimi frakcjami LDL mamy do czynienia. Również możemy rozfrakcjonować frakcje LDL na poszczególne segmenty i zobaczyć, czy jest to przesunięte w prawo, czy jest to przesunięte w lewo, czy jest to wzrost tych małych i elektronegatywnych cząsteczek, czy jest ich zdecydowanie mniej. I właśnie taka elektroforeza frakcji LDL wydaje się być niezbędna do prawidłowej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. A zatem, proszę Państwa, jakie powinny być właściwie w ramce u góry, widzicie Państwo, że te tradycyjne cele, obniżenie LDL-i, podwyższenie HDL-i. I to jest wszystko ok. Tylko jeśli chodzi o LDL-e, to mamy następny problem. Żeby zabezpieczyć te LDL-e przed oksydacyjną modyfikacją, czyli po zahamowaniem jak gdyby aktywności, zmniejszeniem ekspresji, przepraszam, mieloperoksydazy. Z drugiej strony chodzi o to, żeby te LDL-e nie były małe, tylko żeby były duże. Czyli również celem interwencji farmakologicznej nie jest samo obniżenie LDL-i i basta, tylko również dbanie o to, ażeby ta frakcja LDL była tymi dużymi LDL-ami, a nie małymi. Jeśli chodzi o HDL, o te nasze przysłowiowe aniołki, proszę łaskawie zobaczyć, również musimy hamować jak gdyby możliwość powstawania tych niedojrzałych cząstek, czyli właściwie aktywować proces dojrzewania HDL-i. Jednocześnie również, podobnie jak w przypadku LDL-i, również i HDL-e chronić przed oksydacyjną modyfikacją, przed powstawaniem tych dysfunkcjonalnych HDL-i. Czy mamy do tego jakieś możliwości? No, podstawowym lekiem, który jest w tej chwili stosowany w całym świecie, jest to jeden z najbardziej popularnych leków właściwie w skali światowej, najczęściej przepisywany lek, to są statyny. I tu chciałbym Państwu zwrócić uwagę na te statyny, dlatego że na ogół mówi się, że są to
leki, które obniżają stężenie cholesterolu. Ale proszę łaskawie zwrócić uwagę, że statyny poza samym efektem lipidowym, który dotyczy właściwie wątroby, również wpływają na szereg innych wielu procesów zachodzących w ścianie naczyniowej. Proszę zobaczyć, to jest obniżenie przede wszystkim cytokin prozapalnych, również takiej indukcyjnej syntazy tlenku azotu, która powoduje, że powstaje również nieaktywny tlenek azotu. Proszę zobaczyć spadek również białka hemotaktycznego dla monocytów i czynnika martwicy nowotworów alfa, czyli tych również bardzo prozapalnych cytokin i molekuł adhezyjnych. Czyli jest to również działanie, które powoduje ograniczenie aterogenezy, ograniczenie zjawiska miażdżycy nie tylko na poziomie samych lipidów, ale również i tych efektów, które dotyczą ściany naczyniowej. W chwili obecnej w wielu badaniach klinicznych są nowe leki hipolipemizujące. I proszę łaskawie zobaczyć, chciałbym zwrócić Państwa uwagę tylko na tę pierwszą, to się nazywa jak? Wiersz, ten pierwszy wiersz, gdzie mamy do czynienia z inhibitorami CETP zwiększającymi stężenie HDL cholesterolu. Proszę łaskawie zobaczyć, że te badania wstrzymano. Zwiększały one ryzyko zgonu z powodu dodatkowej, najprawdopodobniej aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron. Tu w ostatnim, w bieżącym roku, w jednym z ostatnich numerów Journal American College of Cardiology opublikowano badania Mendel 2, które dotyczyły ludzkiego przeciwciała monoklonalnego przeciwko konwertazie białkowej subtylizyny, która degraduje receptor LDL. Ten układ enzymatyczny degradujący receptor LDL automatycznie, że tak powiem, powodował obniżenie transportu zwrotnego cholesterolu. I tu proszę zobaczyć wyniki tego badania. Już po 12 tygodniach leczenia zmniejsza się stężenie LDL cholesterolu o ponad 50%. Czyli lek wydaje się być, że tak powiem, bardzo efektywny. Również są inne leki, tak jak antysensowne oligonukleotydy, które hamują ekspresję ApoB100. Obniża on stężenie cholesterolu LDL-i, zarejestrowany jest w leczeniu rodzinnej hipercholesterolemii homozygotycznej. Również inny inhibitor białka transportującego mikrozomalne triglicerydy wpływają na zarówno na stężenie VLDL i LDL-i. Zarejestrowany jest również w leczeniu tej rodzinnej hipercholesterolemii i także rodzinnej chylomikronemii. Inne leki, inhibitory fosfolipazy A2 w skojarzeniu ze statynami mają silniejszy efekt pleiotropowy i stabilizujący blaszkę miażdżycową. Fosfolipaza A2, szczególnie fosfolipaza A2 związana z lipoproteinami, markerem toczącego się zapalenia wewnątrz blaszki miażdżycowej. Przyhamowanie aktywności tej fosfolipazy powoduje właśnie stabilizację blaszki miażdżycowej, bo blaszka stabilna zawiera niewielki, mały rdzeń lipidowy właśnie, a dużą, trwałą, mocną otoczkę, prawda, włóknistą. I wtedy ta blaszka jest stabilna. Czyli wydaje się, że te nowe leki, mamy z nimi wielkie, wiążemy nadzieje. Jest tylko pytanie właśnie, czy sam wpływ hipolipomizujący
jest wystarczający do odniesienia sukcesu w aspekcie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Czy takie leki będą wykazywały podobne wielokierunkowe działanie jak statyny? Również są potencjalnie wyznaczone już nowe cele terapeutyczne dotyczące właśnie tego systemu transportującego cholesterol, również dotyczące receptorów, aktywatorów proliferacji peroksyzomów typu alfa, gdzie dochodzi do transkrypcji, wzrostu ewentualnej transkrypcji genów metabolizmu HDL-i, wpływ na funkcję śródbłonka, efekty miarki A1, ale proszę zobaczyć, że w tym aspekcie mamy niewiele na razie do powiedzenia. Takich leków do tej pory niestety nam brakuje. Te cele, nowe potencjalne cele terapeutyczne są wyznaczone i prowadzone są na świecie badania, ale jeszcze efektów tych badań nie znamy. Podsumowując, chciałbym zapytać Państwa, jak sądzicie, czy potrzebny jest nowy panel badań, laboratoryjnych badań w diagnostyce dyslipidemii, ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego i kontroli leczenia? Państwo powiedzieli jeszcze przed naszym spotkaniem, że w diagnostyce dyslipidemii raczej nie. Z tym entuzjastycznie się zgodziłem. Natomiast w ocenie ryzyka rzeczywiście wydaje się, że jest ten nowy panel badań diagnostycznych. Również wydaje się, że w kontroli leczenia, że żaden klinicysta nie powinien być zadowolony, jeżeli u pacjenta osiągnie podwyższenie stężenia HDL cholesterolu i jednocześnie obniżenie LDL cholesterolu, bo on o tych frakcjach z tego panelu dotychczasowych badań właściwie nic nie wie. Jakie warunki powinien spełniać taki panel ryzyka? Oczywiście umożliwiać przede wszystkim wczesne i precyzyjne określenie ryzyka. Powinien mieć znaczenie, umożliwiać działania prewencyjne. No ale też nie możemy przejść do porządku dziennego nad innymi aspektami. Przede wszystkim być łatwym do wdrożenia. Powinien być zaakceptowany przez lekarzy i pacjentów. Możliwy do wykonywania właściwie w każdym laboratorium, no i przede wszystkim efektywny kosztowo, żeby nie były te badania zbyt drogie. I jaki ten panel chciałbym Państwu zaproponować? Jest to, widzicie Państwo, podklasy właśnie LDL, HDL, lipoproteina A małe, oczywiście tradycyjny lipidogram, apolipoproteiny, mieloperoksydaza, insulina, glukoza, CRP jako wskaźnik stanu zapalnego, fibrynogen również, NT-proBNP, funkcja serca i homocysteina, trochę zaniedbana, a okrzyczana jeszcze kilkanaście lat temu cholesterolem XXI wieku. I widzicie Państwo, że do celów diagnostycznych tylko niewiele tych badań trzeba wykonać. Do oceny ryzyka wydaje się, że prawie wszystkie, bo musimy ocenić zarówno insulino, ewentualnie oporność, stężenie glukozy, stan zapalny, zakrzepice, funkcje serca. Natomiast w kontroli leczenia proszę zobaczyć tylko niektóre. Właśnie, żeby ocenić, jak osiągnęliśmy podwyższenie HDL-i, jak osiągnęliśmy, jaki jest skutek obniżenia frakcji LDL. Do tego służą ewentualnie apolipoproteiny i bardzo istotna i ciekawa jest również mieloperoksydaza. Proszę zobaczyć, ta mieloperoksydaza, ja chciałbym Państwu zaprezentować badania, ostatnie badania, które prowadzone są przez mój zespół, dotyczące działania mieloperoksydazy, statyny na ekspresję genu mieloperoksydazy. I proszę łaskawie zobaczyć, że są jak gdyby dwa rodzaje pacjentów. 60% pacjentów po miesiącu leczenia atorwastatyną u nich zaobserwowano
obniżenie ekspresji genu mieloperoksydazy, ale u blisko 40% pacjentów wzrosła ekspresja tego genu. I co najważniejsze, proszę Państwa, to proszę zobaczyć, niezależnie od tego, czy dochodziło do wzrostu ekspresji genu mieloperoksydazy, czy do spadku, efekt obniżający lipidy, jak i efekt przeciwzapalny mierzony stężeniem CRP, prawda? Tu widzicie Państwo, jak zdecydowanie obniża się stan zapalny w obu przypadkach. Czyli dobrze byłoby też wiedzieć, czy efektem terapii jest obniżenie ekspresji tego genu, a zatem również i stężenia mieloperoksydazy, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, powinniśmy dążyć do tego, aby nie powstawały dysfunkcjonalne cząstki HDL i żeby przyhamować ewentualnie katalizowany przez mieloperoksydazę oksydacyjną modyfikację również LDL. I dziękując Państwu za spotkanie, oczekuję ewentualnych pytań i właśnie to tę rozjaśnioną jesień Państwu pokazuję, licząc na to, że przekonałem Państwa do tego, iż nasza wiedza wynikająca z badań li tylko podstawowych klasycznego lipidogramu jest zbyt mała, ażeby prawidłowo prowadzić pacjentów i określić ich autentyczne ryzyko sercowo-naczyniowe. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. To ja także dziękuję, panie profesorze. I teraz oczywiście zadał pan pytanie, czy są pytania. Ja od razu odpowiem tak, że są pytania. I proszę się teraz nie zdziwić, bo teraz zasłonię pana piękną grafikę, piękne zdjęcie rozjaśnionego pasu i powiększę nasz czat po to, żeby było można właśnie zadać pytania. I zacznę od pierwszego pytania, które zadała pani Grażyna. Pytanie brzmi tak, czy farmakologiczne obniżanie cholesterolu przynosi oczekiwane efekty, czyli spadek LDL, a wzrost HDL? To znaczy, pani Małgorzata, tak, czy Grażyna? Pani Grażyna. Jest, pani widzę, Grażyna. Pani Grażyno najmilsza, oczywiście, że obniżenie cholesterolu, całkowitego cholesterolu, będzie skutkowało spadkiem LDL-i, ale nie zawsze wzrostem HDL-i. Statyny niestety nie powodują dwóch oczekiwanych efektów. Mianowicie nie powodują wzrostu stężenia HDL cholesterolu i nie powodują niestety obniżenia triglicerydów. A natomiast skutkiem obniżenia total cholesterol jest oczywiście również i spadek LDL-i. I to jest właśnie ta pułapka, bo cieszymy się, że nam LDL-y spadły, ale w jakiej one są postaci, w jakiej formie i czy rzeczywiście będzie miało to również znaczenie kliniczne. Także przynajmniej ta farmakologia statynowa, nazwijmy to w cudzysłowie, przynosi ten efekt spadku LDL-i, ale czy on jest istotny z klinicznego punktu widzenia, trudno to powiedzieć. Aczkolwiek są ogromne badania, które pokazują, że od momentu wprowadzenia statyn zmniejszyło się ewidentnie zapadalność i zgony z powodu chorób sercowo-naczyniowych. I to jest o kilkadziesiąt procent. Jeden z amerykańskich profesorów, nie chciałbym przekręcić jego nazwiska, powiedział, że jednym z największych osiągnięć kardiologii końca XX wieku było właśnie wprowadzenie do lecznictwa statyn. Ponieważ zmniejszyło się zdecydowanie śmiertelność, umieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych po zastosowaniu statyn. Więc te efekty się uzyskuje, ale czy zawsze, to jest
podstawowe pytanie, na które na razie nie potrafimy jeszcze znaleźć odpowiedzi. Widzę jeszcze pytanie od pani Ewy. Tak, ja to pytanie zakreśliłam i przeczytam dokładnie. U niektórych pacjentów leczonych statynami zauważyłam pewną zależność, że wraz z obniżaniem się cholesterolu całkowitego spada też poziom cholesterolu HDL. Dlaczego? No to jest efektem podobnym jak w przypadku LDL-i. Te HDL-e, cholesterol jest jeden. Taki sam cholesterol jest w HDL-ach i jest w LDL-ach. I jeżeli obniżymy stężenie cholesterolu, hamując syntezę cholesterolu na jednym z pierwszych zresztą etapów, to wtedy będziemy mieli, możemy uzyskać również obniżenie i zarówno LDL i HDL. Czasami ten efekt, i na szczęście ten efekt jest większy w stosunku do LDL niż do HDL. I stąd, co powiedziałem wcześniej, nie obserwujemy wzrostu stężenia HDL, a nawet wręcz czasami spadek. Także to jest, przepraszam, prawidłowość, która dotyczy właściwie obu tych frakcji. Poprzez obniżenie syntezy cholesterolu. Rozumiem. Bardzo w takim razie dziękuję za tą odpowiedź. I drodzy Państwo, jeszcze tutaj mamy 4 pytania. Ja wiem, że jest 19:07, co prawda, żeśmy na 5 minut później zaczęli z uwagi na nasze problemy techniczne. Natomiast pozwolę sobie jeszcze Państwa poprosić, bo myślę, że ten wykład jest tak niezmiernie ciekawy, o te 5-10 minut cierpliwości, żebyśmy rzeczywiście na te wszystkie też ciekawe Państwa pytania mogli odpowiedzieć. Kolega Sławomir Białek zapytał tak, o szczególnie młodych ludzi. Nie, tak, oczywiście... Tak, jeszcze przeczytam to pytanie, bo pewnie nie każdy tak. Je tutaj zauważył. Czy były prowadzone badania na dużych populacjach oceniające występowanie różnych cząsteczek cholesterolu HDL pod kątem zagrożenia czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza u młodych ludzi? Tak, te badania były prowadzone, ja je pokazywałem, ale one dotyczyły niestety populacji dorosłej i w takim wieku, nazwijmy to kardiologicznym. Natomiast nie ma niestety tych badań pod kątem młodych ludzi i to jest pewna luka. Ponieważ my możemy niejako powiedzieć z całą pewnością, że to dojrzewanie frakcji HDL do tych ostatecznych form aktywnych biologicznie i w cudzysłowie pozytywnie aktywnych biologicznie, prawda, jest istotnym elementem, który zabezpiecza przed wystąpieniem chorób sercowo-naczyniowych. Ale tak jak podkreślam, u młodych ludzi tych badań jeszcze nie ma i prawdopodobnie czekamy na to. Tutaj będzie chyba również istotne, jakby to powiedzieć, metodyka tych badań dostępna dla właściwie każdego laboratorium, dla każdego klinicysty, żeby mógł tę ocenę wykonać. Bardzo, bardzo dziękuję. I jeszcze mamy tutaj niezmiernie też ciekawe kolejne pytania, a mianowicie, czy są laboratoria, które wykonują elektroforezę HDL i LDL? Czy są laboratoria? Są. Są takie laboratoria w naszym kraju, wprawdzie nieliczne. I czy zostawić tobie? Właśnie między innymi... Do pana Andrzeja, który tam w Kresie odzywał. Tak. Bo państwo wszyscy znacie na pewno doktora Andrzeja Marszałka, i który jest dyrektorem medycznym firmy i firma posiada jedno laboratorium chyba,
prawda, które te badania jest w stanie wykonywać i z którym mój zespół zresztą miał zaszczyt współpracować i lada moment te badania, które robiliśmy wspólnie, będą publikowane. One mają, ja powiem teraz już tak nie od pana dyrektora, tylko tak od siebie, że one są na razie jeszcze dość drogie. I to jest podstawowa, że tak powiem, trudność w szerszej aplikacji tych badań do praktyki klinicznej. Świetnie. Bardzo, bardzo dziękuję w takim razie za to pytanie. I teraz znowuż sobie pozwolę na powiększenie tego czatu i przeczytanie kolejnego pytania. Zbliżając się do końca, mamy pytanie takie. A co z koenzymem Q10? Czy nie powinno się go zalecać pacjentom przy większym cholesterolu? Ach, spróbuję odpowiedzieć. Jest to rzeczywiście istotna sprawa. Cholesterol Q10 jeszcze nie tak dawno był również niemalże uznawany za remedium uniwersalne. Działał na niemalże wszystko. Jest to, że tak powiem, bardzo doskonały związek, który wpływa na stres oksydacyjny, obniża go. I jednocześnie wszyscy doskonale pamiętacie Państwo, z nauki biochemii jest istotnym składnikiem łańcucha oddechowego, bierze istotny udział w transporcie elektronów w mitochondriach. A z drugiej strony, jak mówiliśmy o tym niekorzystnym działaniu cząstek LDL-i, to mówiliśmy o tym, że jedna z tych frakcji LDL-i, ta elektronegatywna frakcja LDL-i, powoduje apoptozę i że ta apoptoza jest uzależniona od dysfunkcji mitochondriów, ponieważ wypływa cytochrom C, który aktywuje te enzymy apoptyczne. Więc wydaje się, że można by zaryzykować twierdzenie, że jednoczesne podawanie koenzymu Q10 ze statynami będą nie tylko obniżały poziom cholesterolu, statyny nie będą działały, wykazywały tych działań pleiotropowych, ale będą one być może związane również z tym, że jednoczesne podanie koenzymu Q10 będzie wzmacniało te działania pleiotropowe i będzie ewentualnie chroniło mitochondria przed tym negatywnym wpływem tych elektronegatywnych postaci LDL-i. Więc, ale tych badań nie ma na tak szeroką skalę, żeby można było to powiedzieć z całą pewnością. Są to tylko przypuszczenia i nazwijmy to teoretyczne dywagacje, że tak prawdopodobnie mogłoby to być, ale czy tak jest i czy to się okaże słuszne, to musimy czekać na jakieś większe badania, które by to mogły udowodnić. Bo jak wszyscy Państwo wiecie, medycyna rządzi się tą zasadą medycyny opartej na dowodach naukowych, wymagających odpowiedniego, że tak powiem, udowodnienia wszystkich rekomendowanych procedur. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję. Ja tymczasem, jak Państwo widzicie, już trochę zwinęłam nasz czat, ponieważ dostałam sygnał, że powoli musimy kończyć. Drodzy Państwo, zapraszam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie do krótkiej ankiety, do podsumowania dla nas bardzo, bardzo ważnego, ponieważ chcemy jak najwięcej robić dobrych webinarów. Tymczasem jeszcze przypomnę, że certyfikaty będą, że
informacji, którą prześlemy mailem razem z nagraniem z webinaru, będzie link do takiej po prostu do miejsca, gdzie należy się wpisać. Tak, chcę mieć na to i na imię i nazwisko wystawiony certyfikat. Proszę o podesłanie. Tak? Także proszę zwracać uwagę na maile, które będą przychodziły z adresu Synewo. Tymczasem widzę, że Państwo głosujecie. Oczywiście. Bardzo mi jest mi miło, bo widzę, że tematyka już wszyscy mówią, że była bardzo interesująca. Ja za chwilę te wyniki pokażę. Tymczasem, jeśli ktoś z Państwa już chce delikatnie mówiąc uciekać z naszego webinaru, to w górnym prawym rogu jest taki przycisk, który nazywa się Wyjdź i po prostu klikając go można wyjść To z naszego jeszcze, webinaru. jeśli mogę Pani przerwać, to proszę pozwolić mi jeszcze przed tym, zanim klikną to wyjście, jeszcze raz Oczywiście. podziękować Państwu serdecznie za spotkanie, za miłe przyjęcie, które odczytuję tutaj na czacie i jednocześnie życzyć miłego wieczoru. Do Dziękuję bardzo widzenia Panie Państwu. Profesorze. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Ja też wyłączyłam już tą moderację, więc jeśli chcecie Państwo się z nami pożegnać i napisać dziękuję, do widzenia, to oczywiście wszystkie te informacje się tutaj na tym czasie będą pojawiały. My jeszcze chwilę zostaniemy w wirtualnym pokoju, także przypominam o tym, że te pytania, które też padły dzisiaj na webinarze, będziemy się starali na nie odpowiedzieć i będą Państwo również w komunikacji mailowej otrzymywali w ciągu około 10 dni, 2 tygodni też dodatkowe materiały. Tymczasem jutro bądź poniedziałek przyjdzie mail z nagraniem i właśnie z tym magicznym linkiem, gdzie będziecie Państwo mogli wpisać informacje, czy chcecie mieć certyfikat. Tymczasem już widzę, że nasi goście w dużej mierze zagłosowali, więc ja udostępnię wyniki. Panie profesorze, może Pan jednocześnie sobie tutaj podejrzeć. Bardzo miłe słowa na czacie. Bardzo dziękujemy i Panu Tomaszowi, i Pani Ewie za feedback. I pani Sylwii, i pani Krystynie. Bardzo się cieszę, że się podobało. Tak więc dziękujemy serdecznie za udział w dzisiejszym webinarze.